Wydarzyło się wczoraj i co dziś jest szeroko komentowane. Jasna Góra, uroczystość kościelna w ramach pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Ojciec Tadeusz Rydzyk, ale też biskupi, arcybiskup Jędraszewski, a razem z nimi, ramię w ramię, Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Ziobro. Czy zdaniem księdza Jasna Góra i taka religijna okoliczność to jest miejsce, w którym partia może agitować? Patrząc z punktu widzenia religijnego, to jest to wydarzenie ogromnie gorszące. Jest to po prostu religijny skandal. Co więcej, czy co gorsza, jest to wbrew temu, co sami biskupi deklarowali, że w nadchodzącej kampanii wyborczej, której zresztą jeszcze nie ma, ale już jest jakaś prekampania, że Kościół, przestrzeń kościelna, ludzie Kościoła, w tym hierarchowie, media kościelne, nie będą angażować się w kampanię. No to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj, było po prostu złamaniem tego przyrzeczenia. I bardzo mnie to smuci, ponieważ wiarygodność mojego kościoła, z którym się głęboko utożsamiam, jest bardzo niska. A tego typu właśnie igranie ze słowem, niedotrzymywanie słowa bardzo szkodzi kościołowi. Ja nie wiem, czy to pomoże PiS-owi, ale kościołowi na pewno bardzo to szkodzi.